zdrowie i kondycję. Wybierz sklep kfd.pl. Siemanko, w tym odcinku opowiem trochę o kontuzjach, jakie są najczęstsze, czego są, mogą być wynikiem i ewentualnie jak sobie z nimi radzić. Także zapraszam, jedziemy. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli zaczynacie street workout i nie mieliście wcześniej żadnych kontuzji, żadnych przeciwwskazań, to na dobrą sprawę na początku nie powinniście mieć żadnych kontuzji, jeżeli wszystko robicie z głową, na spokojnie, nie przeskakujecie zbyt szybko do kolejnych progresji. Natomiast wszelkie ewentualne kontuzje z tego właśnie się biorą, że ćwiczymy zbyt brawurowo, za szybko chcemy podgonić progres, zabieramy się za ćwiczenia, których nie jesteśmy jeszcze w stanie dokładnie technicznie wykonać, co właśnie skutkuje później wszelkiej maści bólami. Ponadto wszelkie bóle mogą być spowodowane brakiem odpowiedniej rozgrzewki. U mnie taki syndrom występuje, że jeśli podciągam się nierozgrzany, to momentalnie łapią mnie bóle w łokciach, takie, no, ja bym to określił reumatycznymi. Nie wiem, czy kojarzycie takie uczucie, kiedyś za łebka, jak się trochę przemarzło, to zawsze bolały kolana w nocy. Przynajmniej mnie, miałem takie akcje i teraz mam podobnie właśnie, jak poćwiczę, a się nie rozgrzeję, także stąd biorą się takie bóle. Ogólnie, jakie są najczęstsze kontuzje? Nie tylko w street workoucie, ale także w kulturystyce i w każdym innym sporcie. No wiadomo, najczęściej dostają barki, wiadomo, siła przenosi się z ciała na ręce poprzez barki, także no, są one najbardziej narażone na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, inne miejsca bolące, często kontuzjowane, w street workoucie zwłaszcza to łokcie. Tutaj często pracujemy na pełnym zakresie, nieraz na przeprostach, mimo że jest to błędem, ale no niektórzy pracują na przeprostach i bez odpowiedniego spięcia bicepsa, wtedy ten łokieć też zostaje nieźle w dupę. Co poza tym, nadgarstki. Sam ostatnio się borykam z bólem nadgarstka od dłuższego czasu. Nie jest to mądre z mojej strony, no ale cóż, gonimy z progresem. Cóż mogę poradzić? No, jedyne rozsądne wyjście tak naprawdę to, jeżeli ból jest naprawdę dokuczliwy i ciężki do wytrzymania, zrobić przerwę, zregenerować się. A, no i oczywiście suplementy od KFD, wiadomo. Inne miejsca kontuzjowane. No nie używamy tu za dużo nóg, nie licząc przysiadów. Znaczy, okej, no, przysiadów powinno się ładować dużo, dużo, dużo. Ale no, nie są one na tyle kontuzyjne, na przykład dla kostek, co chociażby deskorolka. Z czym też kiedyś miałem styczność. Natomiast na pewno bardzo mocno narażonym na kontuzję jeszcze stawem są kolana. I tutaj najczęściej właśnie czytam o bólach kolan przy wykonywaniu pistoletów. O tym będzie w osobnym odcinku, jak wykonywać te pistolety, jak się do nich przygotować, bo to jest właśnie najważniejsze, tak żeby ten ból gdzieś tam zminimalizować, żeby się tego bólu całkowicie pozbyć, żeby go po prostu nie było. Bo minimalizacja bólu to nie jest wyjście. Co nas uchroni przed kontuzjami, a na pewno zmniejszy ich ryzyko, to odpowiednia rozgrzewka. Minimum 10 do 15 minut takiej naprawdę porządnej rozgrzewki każdego stawu z osobna, a przynajmniej tych stawów, które będą brały udział w ćwiczeniach, które będziecie wykonywać. Zawsze na górną partię ciała to będą barki, czy to jest podciąganie, czy to są pompki. Zawsze pamiętajcie, żeby je dobrze dogrzać. Przy naprawdę ciężkich elementach już kalistenicznych, przy jakichś pozycjach statycznych, z użyciem samych rąk, jak front lever czy back lever, pamiętajcie też o dogrzaniu łokci, o dogrzaniu nadgarstków. Ostatnio widziałem w którymś komentarzu, ktoś właśnie napisał, żeby dobrze rozgrzać tylni akton na ramienny przy front lewerze. Trafna uwaga, nie powiem, że nie, faktycznie on też gdzieś tam swoje dostaje. Nie skupiałbym się tu o tyle na samym tym tylnym aktonie, co na po prostu całych ramionach. Myślę, że ćwiczenia, które tam przedstawiałem w filmiku z rozgrzewką, są jak najbardziej spoko i odpowiednio wykonane w odpowiednich ilościach powinny wystarczająco rozgrzać nasze ramiona przed walką, że tak powiem. Co jeszcze nas może uchronić przed kontuzjami, to rozciąganie. Pamiętajcie o tym, bez rozciągania mięśnie, podczas treningu nasze mięśnie ulegają takim mikrozniszczeniom, które później się regenerują i dzięki temu mięsień na przykład rośnie, ale jeżeli ich nie rozciągamy, to mięsień gojąc się, tak jakby, skraca
swoją długość. Potem próbując wykonać jakiś ruch na pełnym zakresie ruchu, narażacie się na to, że ten mięsień nie wytrzyma, będąc takim przykurczonym, nie wytrzyma i gdzieś tam się zerwie. To też już jest taka naprawdę poważna kontuzja, także pamiętajcie o rozciąganiu przede wszystkim. Pamiętajcie o rozgrzewce też przed treningiem. I poza tym, jeżeli już jakieś kontuzje wystąpiły, to na pewno dajcie się im zregenerować, dajcie mięśniom odpocząć. Pomyślcie może o jakiejś suplementacji. Co do suplementacji, to nie chcę zgrywać kozaka, przyznaję, że moja wiedza nie jest na tyle duża, żeby zgrywać mądrale, ale jedno, co mogę na pewno powiedzieć, to że polecam galaretki drobiowe, na przykład z kurzych łapek. Miałem kiedyś kontuzję kolana, której nie mogłem żadnym innym suplementem wyleczyć. Galaretki naprawdę dobrze zrobiły robotę, także polecam. Tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że pomogłem. Pytania jak zwykle, komentarze, fanpage. Życzę zdrowia, nie łamcie się. Pozdro i siła.